Tak więc tydzień temu w FNAF-owej społeczności rozpoczęła się gigantyczna drama wokół fangame'u Five Nights at Freddy's Plus, która pokrótce sprawiła, że być może ten fangame tak naprawdę nigdy nie wyjdzie i nigdy w niego nie zagramy, a jego twórca został praktycznie dosłownie skancelowany. Jeżeli za bardzo nie wiecie, co się wyczynia w tej dramie i co, kto, kogo i dlaczego, no to właśnie przybywam i wam to wszystko szybciutko wyjaśnię. Hej, tutaj Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Nim zaczniemy, zostawcie jeszcze suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify'a, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc wokół FNAF Plusa jakoś tydzień temu wybuchła spora. To mało powiedziane. Bardzo gruba drama. Generalnie, jeżeli nie pamiętacie, to Five Nights at Freddy's Plus był chyba jednym z najbardziej, o ile nie tym, najbardziej wyczekiwanym projektem, jeżeli chodzi o fangame FNAF-a w ogóle przez ostatnie kilka lat. Generalnie, była to 1/5 inicjatywy Fazbear's Fanverse, dzięki której najprościej mówiąc powstawać mogły naprawdę ambitne fangame'y, finansowane wcześniej przez Scotta Cawthona, który teraz jest na emeryturze. W skład fanwersu m.in. wchodził właśnie FNAF Plus, czyli naprawdę bardzo ambitny remake FNAF 1, który dodałbym wiele bardzo ciekawych rzeczy i byłby taką jedynką na mega sterydach. Wchodził w to ponadto Pop Goes Evergreen, Five Nights at Candy's 4, na który także czekam dość mocno, bo w sumie Candy'sy zawsze były spoko. Dodatkowo One Night at Flamptys 3, które miały już swoją premierę, a dodatkowo zupełnie nowe The Joy of Creation, na co także całkiem mocno czekam i chciałbym wreszcie zrealizować materiał od tej poprzedniej wersji, bo jakoś mi to umknęło, nie wiedzieć czemu. Aczkolwiek my powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na FNAF Plusie, za którego produkcję odpowiadał niejaki Fizdom, czytaj Phil Morgan, który wcześniej był już całkiem znany w fandomie ze względu na dość specyficzną i niespodziewaną sytuację, kiedy właśnie ta osoba stworzyła tak jakby remake FNAF-a 2, to znaczy Five Nights at Freddy's 2 Open Source, który później został zbanowany przez samego Scotta Cawthona, bo był zbyt dobry. Zasadniczo ciężko to w ogóle nazwać tą samą grą co FNAF 2, bo był po prostu to dużo lepszy produkt. Miał lepsze jumpscare, uderzał w znacznie mroczniejsze tony, tylko że podstawowym problemem był fakt, że tak naprawdę gra nigdy nie została tak w 100% oficjalnie wydana, gdyż pojawiła się tylko darmowa beta, która zawierała tylko i wyłącznie Custom Knighta i ten obrzydliwy watermark, którego nie dało się jakkolwiek usunąć, iż jest to tylko beta, ale tak czy tak, czy to nie wszystko, czego potrzebujesz? Lepsze takie demo niż po prostu dwie pierwsze noce i tyle, prawda? W każdym razie Scott postanowił usunąć tenże fangame, do czego miał oczywiście prawo, aczkolwiek później zaprosił Fizdomo do współpracy przy Fazbear Fanverse, aby ten stworzył oficjalny, wypieszczony remake pierwszego FNAF-a. I tego to 27 sierpnia 2020 roku historia FNAF Plusa rozpoczęła się od pojawienia się konta na Twitterze, a także kanału na YouTubie, które były poświęcone tej grze. I przez następne 2 lata Fizdom od czasu do czasu niejako dzielił się z nami postępami, które udało mu się zrobić przez ostatni czas. I w ten chociażby sposób na kanale na YouTube pojawiały zaczęły się pojedyncze filmy przypominające typowe ARG VHS, które przedstawiały nam zupełnie nową historię, którą tutaj zobaczymy i naprawdę to miało gigantyczny potencjał. Nie było tak prostą fabułą, jak może się wydawać, jaka była w pierwszym FNAF-ie, a była czymś naprawdę większym i ciekawszym. Wobec czego już w ten sposób można było się jako tako na to hypować. Na Twitterze natomiast pojawiały się pojedyncze screeny, bądź modele postaci, to jak wyglądał chociażby Foxy i tak dalej. To było naprawdę mega obiecujące. Taki FNAF 1, ale po prostu dużo, dużo, nieporównywalnie lepszy od FNAF 1. Naprawdę było na co czekać. Niedługo później pojawiła się oficjalna strona gry na Steamie. To było mniej więcej w połowie 2022 roku, a także pojawił się dosłownie króciutki gameplay z gry. I w tamtym momencie Fizdom informował, że gra jest prawie w 100% skończona, a pozostały mu tylko jakieś ostateczne rzeczy. Bugfixy, testowanie gry, układanie jakichś ścieżek dźwiękowych, ambientów, czytaj stworzenie menu głównego. I generalnie, jeżeli jesteście ciekawi całego procesu developmentu FNAF Plusa, do którego mieliśmy dostęp, jeżeli chodzi o informacje na jego temat, no to nie będę tego teraz analizował, ponieważ już to zrobiłem i to rok temu. Stworzyłem 2 filmy, gdzie przedstawiałem to, co działo się z FNAF Plusem w danym momencie i myślę, że jest to dosyć kompletne. A dlaczego? Ponieważ przez następny rok FNAF Plus stał w dokładnie tym samym miejscu i dosłownie niczego się na temat tej gry nie dowiedzieliśmy. Na Twitterze poświęconym FNAF Plusowi, a także kanale na YouTube przestały pojawiać się jakiekolwiek filmy powiązane z grą. Co więcej, strona na Steamie po prostu stała i nic nie robiła. A Fizdom miał przecież takie naprawdę malutkie rzeczy do zrobienia, których nie zrobił przez cały rok, a zamiast tego
zaczął streamować. Streamował cały czas. Tak naprawdę zdaje się, że nie chciał wypuszczać tej gry w tamtym czasie, ponieważ za jej pomocą chciał podhypować swoje streamy i przez to zarobić więcej pieniędzy. Przynajmniej tak mówią ludzie w internecie. I na przestrzeni tego roku, kiedy FNAF Plus w ogóle nie wychodził, ludzie byli na tyle zniecierpliwieni, że zaczęli tworzyć swoje własne remake'i FNAF Plusa. To znaczy fanmade'y remake'u fanmade FNAF. Był tego naprawdę wysryw, plus chociażby pojawił się FNAF 3+. W sensie powstawały gry typu FNAF 1+, albo FNAF 3+, który był naprawdę ciekawy, miał fajne jumpscary, chociaż ten Springtrap taki średni się wydawał. Aczkolwiek na przestrzeni ostatniego tygodnia, kiedy kurna byłem na wakacjach, tydzień mnie nie ma. I oni już sobie nie radzą, robią takie dymy. Strona na Steamie FNAF Plus została usunięta, Fizną odwalił i został wyrzucony z projektu. I teraz nawet nie wiemy, czy FNAF Plus w ogóle się ukaże, czy cokolwiek. Nie było mnie tydzień, a wy takie rzeczy wyczynialiście. Ale dobra, zacznijmy od początku. Generalnie Fizdom to dość nierówna postać w fandomie FNAFa. Nie żeby coś, ludzie ogólnie tam bywają dziwni, ale to też jest trochę inny case. Generalnie Fizdom streamował, dodawał tweety i był w tym wszystkim taki mega arogancki, zadufany, niemiły dla innych, co oczywiście nie podobało się wszystkim. Przykładowo, kiedy był chociażby pytany o to, kiedy wreszcie będzie premiera tego jego FNAF Plusa, ten pisał coś takiego, że premiera miała być wcześniej, ale jako że ten gościu coś napisał, no to będzie później. Tak się droczył z ludźmi, to nie jest okej. I w końcu przyszło apogeum tej całej sytuacji 25 lipca, kiedy wyszło Ruin. Co do tego, czy ta gra jest naprawdę taka dobra, jak mówią ludzie, czy jest taka słaba, jak mówi chociażby Fizdom, czy jest średnia, tak jak mówię ja, myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo każdy ma tak naprawdę swoje zdanie w tej kwestii. Aczkolwiek to właśnie ze względu na niezbyt przychylną opinię Fizdom a FNAF Plusowi całe zamieszanie rozpoczęło się. Zacznijmy już od tego, iż Fizdom nie jest absolutnie fanem tego nowego FNAFa. Tego z Mega Pizzaplexem, Help Wanted, Burntrapem i tak dalej. No, nie dziwię się, ale to jego opinia, nikt się nie musi z nią zgadzać. No i tuż przed premierą DLC on sam był taki bardzo niezadowolony z tego faktu, że DLC nadchodzi. Mówił, że wolałby zagrać w Garten of Banban czy coś. A propos tego, to na dniach pojawi się wyjaśnienie fabuły całego Garten of Banban, więc wyczekujcie. Aczkolwiek ostatecznie ten zrobił streama, gdzie grał w grę. No i widać i słychać było, że mu się nie chce, że gra mu się nie podoba, że w ogóle po co on w to gra. Generalnie przez całego live'a narzekał niesamowicie na Ruin i na to, że w ogóle musi w to grać, a w końcu, kiedy stream dobiegł końca, ten dodał tweeta: to było nudne. I wtedy tak jakby wszystko się zaczęło. Część osób zaczęła pisać: gościu, co ty gadasz? Część z drugiej strony pisała co innego i generalnie wyszła z tego spora gównoburza. Aż w końcu pewien osobnik zrepostował tego X-a, Jezu, chyba nigdy się nie przyzwyczaję, mówiąc, żebyśmy napisali dokładnie to samo, kiedy FNAF Plus wyjdzie. I wtedy wszystko poszło jeszcze dalej. Mianowicie toksyczni fani Fizdomu zaczęli jechać po nim, wysyłać mu groźby śmierci, a także obrazki i filmy typu gore. Co jest na maksa głupie i poryte i dokładnie pokazuje, jak spierniczona potrafi być społeczność FNAFa. Później Fizdom zaczął kręcić sobie z tego bekę, puścił chociażby Rickrolla, tak samo jak jego kolega po fachu, ten typek od PopGhost, jakoś jakiś czas temu. No i to wszystko doprowadziło do momentu, aż ludzie zaczęli wręcz domagać się usunięcia FNAF Plusa z fanwersu. Później w międzyczasie dochodziło do jakichś wymian zdań pomiędzy Fizdomem a Golden Rabbitem, czyli osobnikiem od tamtego repostu o FNAF Plusie. Następnie Phil puścił przeprosinowego posta, I guess? Przeprosinowego, trochę za dużo powiedziane, ale gdzieś tam powiedział o tej sytuacji i trochę potępił takie zachowania. I w końcu nie musiało minąć dużo czasu, aż Fizdom został wyrzucony z fanwersu. Strona FNAF Plusa na Steamie zniknęła, a sam Fizdom na X-ie został odfollowowany przez konto FNAF Plusa na X-ie. Później Phil wypuścił jeszcze około 40-minutowy film, gdzie gada o tym i o tamtym. To jest taki do bólu typowy tego typu film youtubera, gdzie mówi: czy wiecie, jak to jest, że jest tak, a nie inaczej. Naprawdę brakuje tylko, żeby zamiast tego gameplayu z Isaaca chłop siadł na łóżku i dodał smutną miniaturkę, jak tam siedzi i jest smutne. W ten film może się nie zagłębiajmy, możecie sobie go sami obejrzeć. W każdym razie, co to świadczy dla FNAF Plusa? Ano, mamy kilka możliwych opcji. Po pierwsze, FNAF Plus może już nigdy nie wyjść i może z tego wyjść... co?
Po pierwsze, FNAF Plus może już nigdy nie wyjść i być może powstanie z tego kolejne FNAFowe Lost Media i być może, nie wiem, kurna, za 5 lat będziemy oglądać Five Nights at Freddy's Lore Iceberg i na tym ostatnim poziomie, ostatniej warstwie będzie FNAF Plus, utracony remake FNAFa 1, który nigdy nie wyszedł. To by było dość fascynujące, gdyby tak naprawdę się stało. Szczerze, chyba nikt się tego nie spodziewał jakiś czas temu, chociaż nie wiem. Druga prawdopodobna opcja, jeżeli gra była już prawie skończona, no to nie wiem, być może puszczą za darmo jakąś wersję beta czy coś, nie wiem, przez jakiegoś Game Jolta albo coś ten deseń, no ewentualnie trzecia opcja, Scott bądź jakiś ziomek od Scotta, weźmie ten projekt w swoje ręce, dokończy go i puści na Game Jolcie na przykład, za darmo. No i w sumie tyle było z tej gównodramy o FNAF Plusa. Jak widzicie, ponownie przekonujemy się, iż gównoburze w świecie FNAFa trochę wychodzą z niczego. Generalnie jak już dochodzi do jakiejś dramy, widzowie którejś ze stron zaczynają tej drugiej wysyłać takie rzeczy, jak chociażby groźby śmierci i tak dalej, to jest chyba najbardziej obrzydliwe, co może się wydarzyć, no prawie. No ale to jest już takie po prostu totalne przegięcie moim zdaniem. No nie wiem, wydajcie znać co o tym sądzicie, napiszcie o tym w komentarzach na dole. Szczerze, ja całkiem czekałem na tego FNAF Plusa, bo chociaż sam za bardzo tych fandomowych porachunków nie lubię, to jednak samego projektu byłem całkiem ciekaw. I teraz też jesteśmy w całkiem ciekawej sytuacji, ponieważ nie wiemy co właściwie się z nim stanie i czy on w ogóle kiedykolwiek wyjdzie. Wydajcie też koniecznie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie i czy według was zobaczymy jeszcze FNAF Plusa, czy może raczej nie. W tym momencie, kiedy przyszłość FNAF Plusa jest totalnie niepewna, jest to naprawdę zastanawiający temat.